pewno wszyscy niecierpliwie czekają na kolejne koło fortuny. Gospodarze Magda Masny i Wojciech Janowski zapraszają do wspólnej zabawy. Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie. Jest szansa, że dzisiaj ktoś wygra poloneza. Tak, czuję to. Tak, jest szansa, a dokładnie jaki to jest polonez, powie Państwu oczywiście Tadeusz. Okay. Oto główna nagroda w dzisiejszym programie. Samochód Polonez ufundowany przez ogólnopolski tygodnik Miliarder. Miliarder ukaże się w kioskach już wkrótce, a samochód może znaleźć właściciela już dziś. Wartość nagrody 125 milionów złotych. Pan Jan Ziomek dzisiaj będzie walczył o tego Poloneza. Jest to stanowisko niebieskie. Panie Janie, proszę bardzo, tam jest kamera. Ja spróbuję zmienić trochę tą konwencję, jaka obecnie panuje przy przedstawianiu się tutaj. I powiem o sobie tak. Nie przyjechałem z Warszawy, nie mam cudownej żony, nie mam rozkosznych bobasów, nie mam mądrego psa i nie mam jakiegoś sprecyzowanego hobby. Ale ma wszystko pan dobry humor, tak? No, oczywiście. No, to przynajmniej coś pozytywnego pan ma. Pan Tomasz Wiśniewski, Żółte Tło. Przyjechałem z Chełmży, województwo toruńskie. Ja z kolei mam żonę, dwie córeczki, z których jedna jest tutaj ze mną. Jestem nauczycielem matematyki w Zespole Szkół Średnich. Moje hobby, sport, szachy, brycz. Czyli umysł precyzyjny ma pan, panie Tomku, i witam pana w kole fortuny. Pan Wiesław Bereżański. Tak, przyjechałem z Leska, mam też żonę, dwoje dzieci. Pozdrawiam Beatkę, Jacka, całą rodzinę, wszystkich znajomych. Witamy pana w kole fortuny. Proszę panów, hasło należy do kategorii powiedzenie. Powiedzenie. Pan Janek rozpoczyna. 5 milionów jest na kole najwyższą stawką w tej rundzie. $2 750 000. Kajak Kamila. 3 razy K. Dobry początek. Kupuję samogłoskie oko. Samogłoskie oko pan kupuje, tak? No kupił pan to oko, proszę bardzo, jest. $2 750 000. Eria Grenata. Nie ma. Proszę, panie Tomku. $500 000. C, jak Cetylia. Jedno C. Kręcę dalej. $2 500 000. P, jak Piotr. Jedno P. I proszę mocniej troszeczkę. Tak, dobrze. $500 000. N jak Nikodem. Mamy N. Teraz będzie $3,5 000. Z jak Zenon. Jest Z. Odgaduję hasło. Pańskie oko konia tuczy. Brawo, tak jest. Brawo, panie Tomku. Ma pan 7 milionów na koncie. Muszę państwu powiedzieć, że w momencie, kiedy... Dziękuję bardzo. W momencie, kiedy pan Janek powiedział o jak oko, już myślałem, że pan zna hasło. Dokładnie, w tym samym momencie myślałem, ale się okazało, że jednak niestety nie. Panie Tomku, zapraszam pana do sklepu. 7 milionów do wydania. Ze sklepu Koła Fortuny wybrałem zestaw głośników Tonsilu, zestaw Kodaka, czajnik, robot i książkę Historia Stanów Zjednoczonych. Pan Tomasz wybrał zestaw fotograficzny, głośniki, czajnik bezprzewodowy, robota i historię Stanów Zjednoczonych. Wszystko za sumę 6 504 500 zł. Gratuluję, panie Tomku. No i rozpoczynamy. Mam już drugie hasło przed nami, a jak to zwykle przed drugim hasłem. Co my robimy przed drugim hasłem, panie Janku? Tak na ogół w kole fortuny.
trzeba powiedzieć, co się zmieniło. Tak. Kto ma to powiedzieć? Pan reżyser. Pan Tadeusz. Tadeusz, co jest na kole? Nagrodę na kole stanowi sypialnia w cenie 20 300 000 zł. Sypialnia jest już na kole, 12,5 miliona i pan Tomasz kręci kołem. Kategoria hasła tytuł. Proszę. I 2,5 miliona za każdą spółgłoskę. P jak Piotr. Nie ma. Pierwsze zakręcenie kołem, panie Wiesławie, tak? Tak wyszło. Dobrze, 4 miliony. Tak jak Krystyna. Nie ma. Proszę panią. Trzy miliony. Eria Gloman. I pan Tomasz. Proszę, panie Wiesławie. Cztery i pół miliona. N jak Natalia. Nisko, pół miliona. B jak Beata. Jest jedna taka litera. Kupuję samogłoskę A. Proszę bardzo, tyle liter i nie ma A. Język polski. I język polski na dodatek. O, jest dopiero pułapka. 4,5 miliona. T jak Tadeusz. Kategorie panowie znają oczywiście. Kategoria tytuł. Pół miliona. Z jak Zbigniew. Dwa razy Z. Ma pan milion na koncie. Pierwszy milion, panie Wiesławie. Bardzo dobrze. 12,5 miliona. Najwyższa stawka. C jak Celina. Jest C. Jedno tylko, ale ma pan 13,5 miliona w tym momencie. Dwa miliony. D jak Danuta. Jedno D. 15,5 miliona na liczniku. Siedemset pięćdziesiąt tysięcy. M jak Maria. Teraz pan Jan. No, żebym nie strata kolejki. No. 1,750,000. Piotr jak Jolanta. Jest Piotr. Milion. G jak Grażyna. Jest G. No i zobaczymy, czy będzie... W jak Walentyna. Milion. Jest jedno W. Jeździec bez głowy. Brawo, tak jest. No, panie Janku, miał pan jeszcze trochę spółgłosek do wyboru, prawda? Ale chyba nie chciał pan ryzykować. Słucham, boi to się tak pan... To tak mi omijało, że wolałem nie ryzykować. Rozumiem, rozumiem. Zapraszam pana teraz do sklepu Koła Fortuny. Ze sklepu wybrałem dwa depilatory, historia USA, robot, ekspres plus młynek, zamrażarka oraz barek z karafkami.
Panie Janie, zakupił pan 2 depilatory, historię Stanów Zjednoczonych, robota, ekspres i młynek do kawy, zamrażarkę i barek z karafkami. Wydał pan ogółem 10 milionów 914 tysięcy złotych. Gratuluję, panie Janie. Dziękuję. Proszę państwa, mamy już drugą zagadkę poza sobą. Mamy czas na przerwę i za chwilę wracamy. Chodź, kochanie. Ojej, jesteś głodny? Ojej. W każdej fazie rozwoju dziecka nowe pieluszki Pampers Faces chronią przed takimi wypadkami. Z innych pieluszek przykre niespodzianki łatwo mogą się wydostać. Jedynie Pampers Faces posiadają specjalne osłonki, które pomagają utrzymać zawartość pieluszki na miejscu. Nie będzie już ojej. Ojej? Jakie ojej? Nowe Pampers Faces z osłonkami. Nigdy więcej ojej. Polskie Towarzystwo Pediatryczne zaleca stosowanie pieluszek Pampers. Wszystko czyste? A, zaprane plamy z wiśni, ale one nigdy nie schodzą nawet po namoczeniu. Spróbuj proszku Ariel, numer jeden w Europie. Spójrz, nawet trudne do usunięcia plamy z jajka krwi czy wiśni. Z lewej prane w zwykłym proszku, plamy zostały. Z prawej wyprane w proszku Ariel, pranie czyste jak łza i bez namoczenia. No i? Całe pranie jest czyściutkie, ale sprawdzę jeszcze tę bluzkę. Niewiarygodne. Plamy po wiśniach zniknęły. Ariel jest znakomity. Ariel, pranie czyste jak łza. Kiedy powiedział ten blask pani włosów, odkryłam w nim znawcę. A kiedy dodał, są miękkie jak jedwab, wydał mi się czarujący. Co go urzekło? Recital firmy L'Oreal, szampon trwale koloryzujący. On dał mym włosom ten połysk i kolor. Wiem, recital nie jest może tani, lecz cóż, moje włosy są tego warte. Są teraz tak miękkie, lśniące, takie jak lubię, jak on lubi. Recital firmy L'Oreal. Doskonałość koloru, pielęgnacja włosów. Gdyby ich nie było, należałoby je wymyślić. A najlepsze ze wszystkich torunianki. Torunianki, katarzynki, koala. To się nazywa pluralizm. Toruńskie pierniki. Pyszna zabawa. Już jesteśmy z powrotem, proszę państwa, i tak. Trzecia zagadka już jest gotowa. Sytuację może przypomnę. Pan Jan był już w sklepie, prawda? Był pan. Pan Wiesław był w sklepie? Jeszcze nie. Pan Tomek był w sklepie, ale miał nieszczęście po drodze, które się wydarzyło. Mianowicie trafił na pole bankrut i ma w tej chwili zero na koncie. Tak więc w takiej sytuacji rozpoczynamy rundę drugą. Trzecie hasło przed nami. W związku z tym kładziemy nagrodę na kole. I Tadeusz, co jest tą nagrodą? Na kole mamy telewizor kolorowy i maszynę do szycia. Nagroda o wartości 23 milionów 400 tysięcy złotych. Ładny zestaw jest do wygrania i 17,5 miliona również. Panie Janie, hasło należy do kategorii osoba. I zaczynamy. Osoba. 2 miliony 250. Tak jak Kamila. Jedno K. Stracił pan kolejkę, niestety. Proszę panią Tomku. Trzy miliony 250. Z jak Zenon. Nie ma. Dwa miliony 250. Te jak Teresa. Nie ma. Proszę. Czy by znowu? Nie. 750 tysięcy. Gdzie jak Damarzy? Nie ma.
750 tysięcy. S jak Stanisław. Panie Wiesławie, proszę. $2,250,000. M jak Maria. Nie ma. No teraz, panie Janku. 1,5 miliona? Tak. Co jak Cecylia? Dwa razy. Wzdycha pan, jakby to była bardzo ciężka praca. Ciężka praca jest, naprawdę. Dwa i pół miliona. Ha jak Kalina. Nie ma. Dwa i pół miliona. W jak Wojciech. Jedno W. $750,000. N jak Natalia. Jest i N. Ma pan $3,250,000. A teraz po raz... Znaczy teraz ma pan $3,250,000 na kole, a na liczniku ma pan również tyle samo. L jak Lucyna. Dwa razy L. Kupuje samogłoskie E. Kręcę dalej. Proszę. $2,000,000? P jak Piotr. Dwa razy P. Hasło brzmi wielbiciel płci pięknej. Brawo, tak jest. Brawo, panie Tomku. Ma pan $13,250,000 i zapraszam pana do Koła Fortuny, do sklepu Koła Fortuny. Będzie pan miał szansę odebrania tego, co pan stracił, prawda? Albo może pan kupić zupełnie coś innego. Tym razem ze sklepu Koła Fortuny wybrałem zamrażarkę, wybrałem większe głośniki firmy Tonsil, odkupiłem historię Stanów Zjednoczonych, czajnik bezprzewodowy i zestaw Kodak. Pan Tomasz ponownie zrobił zakupy i tym razem wybrał zamrażarkę, zestaw Kodak, głośniki, czajnik bezprzewodowy i historię Stanów Zjednoczonych razem na kwotę $12,864,500. Gratuluję, panie Tomku. No i proszę panów, przed nami to, o czym uczestnicy programu mówią zawsze przed rozpoczęciem, że tego się najbardziej boją, mianowicie eliminacja do finału. Jeden z panów tylko weźmie udział w walce o nagrodę główną, pozostali dwa, jeżeli mają coś na koncie, stracą i otrzymają nagrodę pocieszenia. Jeżeli natomiast ktoś z nagrodami wejdzie do finału, no to utrzymuje oczywiście te nagrody. 25 milionów jest na koncie i kręcę kołem, wyznaczam stawkę. Tyle będziemy płacili za każdą spółgłoskę w haśle, które należy do kategorii tytuł. Stratą kolejki to my nie będziemy płacili za każdą spółgłoskę, więc jeszcze raz zakręcę. Zobaczymy, jaka będzie stawka. No chyba niska, niska, tak. 750 tysięcy za każdą spółgłoskę. Rozpoczyna pan Tomasz, ponieważ pan był w sklepie ostatnio. Ostatnie hasło pan poprawnie rozwiązał, później pan Wiesław, pan Janek. 5 sekund od momencie odsłonięcia spółgłoski jest na zastanowienie się i podanie hasła. W ciągu 5 sekund trzeba to zrobić. Proszę, panie Tomku. Rzet jak żaba. S jak Stanisław. Nie wiem. Panie... K jak Karol. Z jak Zenon. Panie Wysławie. D jak Danuta. Panie Janku. C jak Cecylia.
Czas start, 5 sekund. Panie Tomaszu, proszę. M jak Marek. Mieszczanin szlachcicem. Brawo, nawet nie trzeba było odsłonić tych literalizm. Brawo, panie Tomaszu. Brawo. Oczywiście tytuł sztuki Moliera, tego państwu chyba mówić nie muszę. Doskonała obsada w reżyserii Jerzego Bluzy. Było zresztą niedawno w telewizji, o ile pamiętam. Ta sztuka była, prawda? No dobrze, panie Tomaszu, zapraszam pana do finału, ale to po przerwie. Teraz przerwa i spotkamy się w finale, rozgrywce finałowej. Niedrogo i wyjątkowo czysto. Czy to możliwe? Jak wy wyglądacie? Dwaj mali chłopcy, a tak dużo prania. Jakie to brudne. Gdyby nie bryza ekstra, byłoby ze mną krucho. Wyjątkowa czystość i przystępna cena to właśnie bryza ekstra. Bryza ekstra doskonale usuwa brud i wywabia plamy. Z bryzą ekstra mogłabym robić pranie dla jeszcze kilku takich brudasków. Bryza ekstra. Czyste pranie, czysta oszczędność. Sąd nigdy potrzebuje doskonałego zabezpieczenia tamponu. Okej? Który zawsze zapewnia mi pełną swobodę ruchu. Okej. Który doskonale dopasowuje się do ciała, dzięki czemu czuję się bezpiecznie w każdej sytuacji. Okej. Oto nowa pasta Signal. Przecież zęby są w końcu na całe życie. Kochanie, krótkie falowanie, coś mi się należy. Za to moje granie, jeszcze go chcę, więc zajmij je. Chipsy Ruffles. Nawet twój taniec wygląda tak jak Ruffles falowanie. Ach, co za smak, a ze mnie jest na chipsy pies. Falisz Ruffles, falisz Ruffles. Prosto z rali. Samochody Renault bez cła u ponad 100 autoryzowanych partnerów Renault. Panie Tomaszu, przed panem szansa wygrania tego samochodu ufundowanego przez ogólnopolski tygodnik Miliarder, w którym czytelnicy co tydzień znajdą 17 050 prezentów. W tym 50 samochodów, 2000 artykułów gospodarstwa domowego i 15 tysięcy wyrobów ze złota. Redakcja Miliardera szczególnie zachęca do prenumeraty. Dla prenumeratorów specjalne niespodzianki. Co tydzień wiele konkursów i tysiące nagród. Miliarder już wkrótce w kioskach. Samochód jest ubezpieczony na rok, a jego odbiór nastąpi w salonie firmy Teral, prowadzącej sprzedaż m.in. polonezów na raty. Wartość nagrody 125 milionów złotych. Panie Tomaszu, no przed panem duża szansa na ten samochód. Hasło już jest odkryte, ale zanim przystąpimy do finału, to jeszcze trochę porozmawiamy, może pana rozluźnię, bo widzę, że pan jest taki spięty. Troszeczkę, prawda? Porozmawiamy o tej matematyce. Kogo pan uczy w szkole? No, w tym roku tylko literalistów. A odważyłby się pan odpowiedzieć mi na jedno pytanie z matematyki? Teraz, czy może po programie? Może po programie. Po programie. Ja jednak się pan troszkę boi. Rozumiem. Dobrze. Dzieciaki patrzą i... Nie, proszę pana, będzie wszystko dobrze, a zadanie naprawdę łatwe. Ale to po programie. Hasło należy do kategorii rzecz. Tu mam cztery koperty. W każdej kopercie trzy spółgłoski, jedną samogłoskę. Proszę wybrać kopertę. Następnie odsłonimy właściwie nie ja, tylko Magda to zrobi. Litery i... Poproszę samogłoskę A i Z. Kalendarz kieszonkowy.
Państwa, tego myśmy jeszcze nie mieli w programie. Zanim odsłoniliśmy litery, pan podał hasło. Panie Tomaszu, pański samochód, gratuluję, ale wie pan co, nie wolno tak robić, pan mnie tak zdenerwował, bo żadna litera nie została jeszcze odkryta. To jest silniejsze od człowieka. Proszę. Naprawdę? Mógł pan chwileczkę poczekać. Tu są kluczyki, dziękuję bardzo. W bagażniku jest dodatkowa nagroda jeszcze. Dziękuję za dobrą odsłonę. Bardzo proszę, Magda, pokaż panu. Panowie, proszę do mnie. Ja dziękuję. Gratuluję. Zobacz, co tam jest w samochodzie. W bagażniku niespodzianka ufundowana przez Elektromis, oficjalnego dystrybutora wszystkich gatunków tej kadry. Proszę bardzo, do samochodu. My się z państwem żegnamy. Do widzenia. Do zobaczenia w następnym kole Fortuny. Magda, czy ty widziałaś coś takiego w życiu? Nie. Byłam tak zaskoczona, ale samą porę się zorientowałam. To jest niesamowite. Nie, matematyk. Nie, wiedział, że jest K, a i tak dalej. Tak, ale jak mu każ szczegóły, to pierwsze kolega, prawda? Tak. Nie do wiary, no ale się zdarza. A przyjaciel panu samochód zabiera? Nie, przymierzę się. Przyjaciel ma. Proszę na pamiątkę. Nie ma za co, to nie jest moja wina. Dobry, witam serdecznie w naszym teleturnieju 5x5. Witam telewidzów, witam naszych zawodników, którzy wygrali albo przegrali, ale są już naszymi fanami. Witam was serdecznie, bądźcie z nami. Dzisiaj będzie kolejna sympatyczna zabawa. Mamy dwie drużyny. Drużyna pana Jacka Marcinkowskiego. Przyjechałem ze Świeszyna. Niech pan mówi o sobie, panie Jacku, śmiało, co pan robi? Z wykształcenia jestem technikiem budowlanym. A w chwili obecnej nie układam niestety murów, ani cegieł w murze, tylko krzyżówki. Świetnie, i wysyła je pan. I wysyłam je. Panie Jacku, utrzymuje pan rodzinę z robienia krzyżówek. Świetny tak, pomysł. Tak. Czy ma pan telefon w domu? Tak, mam. Proszę podać telefon, niech wszyscy telewidzowie dzwonią, żeby pan podał hasło, a pomógł rozwiązywać krzyżówki. Proszę podać telefon. 161-416. Panie Jacku, ostry pan jest. Dużo czasu pan zajął, już wszystko panu wiemy. Wiemy, że możemy na pana liczyć, będzie ostra walka. Panie Bogdanie, pan? Jestem Bogdan Witek z Koszalina, także w tej niedalekiej miejscowości, jestem nauczycielem. Liczymy na to, że panie Bogdanie, całą klasę zbiorowo przyjdzie do naszego teleturnieju i parę tygodni pańska klasa będzie brała udział w teleturnieju. Oczywiście. Możemy liczyć na to? Jak tylko zobaczą. Świetnie, wracajcie do nas, przyjeżdżajcie do naszego teleturnieju. Proszę państwa, przed państwem dwóch przyjaciół. Przyjaciół, którzy spotkali się na dworcu, bo ja zawsze pytam, skąd się panowie znacie? Panowie mi powiedzieli z dworca. Panie Tomaszu, proszę się przedstawić. Tomasz Wiśniewski, przyjechałem z Chełmży, ziemia chełmińska, województwo toruńskie. Jestem nauczycielem w Zespole Szkół Średnich, uczę matematyki. Dobrze, teraz pan Kazimierz się nam przedstawi. Kazimierz Krakowski, jestem ze Lwówka Śląskiego, to jest na ziemi jeleniogórskiej. Obecnie emeryt, zamiłowania działkowiec. Świetnie. Czy ma pan już wielką rzodkiewkę taką na dwukilową panu wyhodował? No chyba jedną zostawiłem, ale już przejrzała. Szkoda, bo pan pokazalibyśmy telewizją pańskie osiągnięcia tutaj. Teraz tylko muszę jedną rzecz zrobić. Muszę opowiedzieć, o co chodzi w tym turnieju, bo ja tylko wywiady prowadzę, kto jest kto, skąd pochodzi, jaką ma rodzinę, co zbiera, jakie ma osiągnięcia. A jeszcze trzeba powiedzieć, że spotkaliśmy się po to, żeby rozwiązać 10 pięcioliterowych haseł. Każde hasło rozwiązujemy w 5 próbach. Dla ułatwienia litery będą podawane w fioletowym kwadracie, to są litery na właściwym miejscu przez państwa ustawione, natomiast litery w kółeczku to są litery, które są w haśle, ale zupełnie nie na tym miejscu. Za każde odgadnięte hasło otrzymują państwo od nas, ja tu będę reprezentował kasę, otrzymują panowie po 500 zł. Po drodze będą jeszcze premie, ale o tym za chwilę.
Proponuję rozpocząć naszą zabawę. Rozpoczyna pan Tomasz z panem Kazimierzem. Proszę o pierwsze hasło. Małpa. M-A-E-U-P-A. Minia. M-I-N-I-A. Miara. M-I-A-R-A. Mirta. M-I-R-T-A. Miża. M-I-R-Z-A. Niestety nie. Panie Kazimierzu, może pan powie, ja rozumiem, że mam do czynienia z wytrawnymi graczami. Proszę bardzo, co znaczy miża? Miża to jeden z wschodnich tytułów. Proszę bardzo. Hasło przechodzi na panów Jacka i pana Bogdana. Proszę o dodatkową literę. Miraż. M-I-R-A-Z. Jak żaba. Tak jest. Panowie już to wiedzieli wcześniej, kiedy pan, panie Tomaszu, powiedział to hasło, że miraż. Tak jest, ja też to wiedziałem. Ja w ogóle muszę któregoś dnia wziąć udział w tym teleturnieju, bo mi się coraz bardziej podoba. Chciałbym być po tamtej stronie, bo i wygrać można i pokazać się od dobrej strony. Proszę państwa, teraz przed panami tablica z liczbami. Jest to tablica, rozwiązanie tej tablicy, czyli ułożenie pól poziomo, pionowo lub skośnie, powoduje wygranie 500 złotowej premii. Proszę bardzo, losujemy, wyciągamy dwie kule, mocno mieszając. Proszę bardzo, pan Bogdan od losowania kul. 50.